Borys Markowski, przedstawiciel KSW 57. Witamy serdecznie i pytamy od razu, jak samopoczucie. No bywało lepiej, no. Na parę godzin przed ważeniem zawsze inaczej nigdy nie jest jakoś szczególnie super. Aczkolwiek no, w mojej tej karierze bywało oczywiście znacznie gorzej, także nie jest źle. Jest to twoje drugie po dłuższej przerwie zbijanie do kategorii stricte lekki. Powiedz, lepiej idzie niż ostatnio, gorzej? Jak ty się czujesz przede wszystkim mentalnie i jakie jest nastawienie? Jeśli chodzi o samo zbijanie wagi, to tak naprawdę niczego nie zmieniłem od poprzedniego razu, bo poprzednim razem wszystko szło tak, jak iść powinno, więc i tym razem robimy wszystko tak samo. Z Łukaszem ze zrubowagę kontynuujemy jakby tą samą pracę, no bo jeżeli wszystko szło odpowiednim torem, to bez sensu zmieniać coś, co zadziałało ostatnim razem. Czy są jakieś elementy, które przed walką z Korniciem wprowadziłeś do swojej gry, do swoich przygotowań? Wiesz co, nawet nie chodzi o typową walkę z Kornikiem. Ja tak naprawdę do walki już z Waso zmieniłem parę rzeczy, może nie zmieniłem, co dodałem parę rzeczy, ale których jeszcze nie byłem w stanie jakby zaprezentować podczas walki. Po pierwsze dlatego, że akurat z Waso no, nie było kiedy. Z Wrzoskiem walka poukładała się tak, że jakby też nie byłem w stanie pokazać tego, co bym chciał, czym chciałbym zaskoczyć, powiedzmy, nie tylko co swojego przeciwnika, ale też widza, czyli nowym Borysem. Nie wiem, jak się potoczy walka sobotnia, ale mam nadzieję, że będzie wyglądała tak. Inaczej, że się potoczy w ten sposób, że będę mógł zaprezentować jakby swoje nowe sztuczki, nowe swoje umiejętności, nowe, nie tylko ze względu na nowe, nie tylko dlatego są one nowe, że po prostu zacząłem rozwijać się w różnych kierunkach od jakiegoś półtora roku, tylko oczywiście to jest spowodowane jest to zmianą kategorii wagowej. Mogę sobie na więcej pozwolić w kategorii lekkiej. Mimo że pojedynek z Roberto nie poszedł po twoje myśli, no to jednak jak przeanalizujemy rywali Roberto w KSW, no to jesteś tym, który jak zwał tak zwał, ale wytrzymał z nim najdłużej. Zmierzam tutaj do tego, czy boisz się pięści Artura, no bo on jakby jasno deklaruje, że liczy na hat-trick na trzeci knock od początku. Wiesz, nie lekceważę pięści żadnego z moich przeciwników. Bo często w walkach bywa tak, że to nie chodzi tylko o to, żeby ktoś miał nie wiadomo jakie pierdyknięcie w ręce czy w nodze, żeby kogoś tam znokautował. Czasami odpowiednie tempo i już człowiek leży, czy jakieś zagapienie się. Także no, głupi bym był, gdybym lekceważył jego pięści, jego ciosy. I z racji tego, że właśnie ich nie będę lekceważył, dlatego nic mi nie zrobi. Czyli jednocześnie jestem pewny siebie dzięki temu, bo po prostu wiem, co mam zrobić, żeby tego uniknąć. Nawiązując do tego, co powiedziałeś o Roberto, no właśnie trochę mnie, nie ukrywam, cieszy mnie to, że w momencie, gdy biłem się naprawdę, i to potwierdzą wszyscy moi bliżsi, w najgorszej swojej dyspozycji psychofizycznej, biłem się z Roberto, gdzie jakby nie było, no te trzy rundy, oczywiście nie ma co tam gadać, bo mnie zdemolował wtedy, ale te trzy rundy jakby nie było, przewalczyłem. Narożnik mnie nie wypuścił do czwartej i dziękuję mi za to. Po raz kolejny, ale jakby nie było, no jakoś to przewalczyłem. Także można powiedzieć, że po tym względem jestem zadowolony, bo wiem, i to mnie tylko boli gdzieś tam głęboko w sercu, że gdybym wyszedł na 100% przygotowany, nie mówię, żebym wygrał, ale na pewno walka wyglądałaby zupełnie inaczej i na pewno ludzie by jeszcze mówili, oj, faktycznie tylko ten Borys, jakoś tam, nie? No, około tygodnia temu Justyna Kostra wypełniała ci w pewnym sensie wiek. Ty się, no nie chcesz użyć, co oburzyłeś, natomiast zwróciłeś uwagę, że jeszcze jesteś młodym zawodnikiem. No więc ja bym teraz poszedł w drugą stronę. Czy to oznacza, że ty masz chrapkę może nie tylko na jeden pas, ale jak dobrze będziesz szło w lekki, to może wrócisz do swojej poprzedniej dywizji i w ogóle jeszcze będziemy oglądali Borysa przez 10 lat? Wiesz co, no właśnie ostatnio wiadomo, że człowiek się zmienia. Jak to powiedział mój przyjaciel, tylko krowa nie zmienia poglądów.
I moje myślenie też się zmienia, jakby nie było. Z roku na rok się co chwilę jakieś tam zmiany wprowadzają. O tyle dobrze, że wydaje mi się, że idą w lepszym kierunku. Z roku na rok widzę po prostu, że idą w odpowiednim torem. Nie jest tak, że się cofam, tylko gdzieś tam się rozwijam i to mi się podoba. Jeśli chodzi o moją karierę MMA, zawsze sobie zakładałem, że do 35, do 35. No tak się fajnie mówiło, jak się miało powiedzmy lat 20, nie? Ale ostatnio tak sobie myślę, mówię, do jakiej 35? Kurwa, Borys, przecież ty zaraz będziesz miał 35, wiesz? I mówię, nie. Zawsze proszeniem pierdzielić to, bo muszę zmienić szybko to podejście. No i zmieniłem. No i teraz już nie mam jakby na celowniku jakby wieku, w którym skończę, tylko ilość walk. Chcę zrobić walk 50. Fajnie to brzmi, nie? 50 walk. Absolutnie. Tutaj przechodząc do pojedynku, Artur no, jasno mówi, w którą stronę chce, żeby ten pojedynek zmierzał, nie nastawia się na pełny dystans, ale jest na niego przygotowany, tak twierdzi. No, czy ty, jakby biorąc pod uwagę twoje zapasy i pewne automatyzmy, które przez te lata w swoim organizmie zostały wypracowane, dasz radę, albo dasz szansę, dasz radę utrzymać walkę w stójce i pójść po prostu z Arturem na wymianę, czy na tym etapie kariery to nie ma czasu robić show dla fanów, tylko po prostu trzeba wygrywać. Oczywiście, że trzeba wygrywać, aczkolwiek oczywiście, tak jak też powiedziałeś, że gdzieś tam mam jakieś nawyki swoje zapaśnicze, tylko to też chciałbym właśnie gdzieś tam wyklarować, że ja nie jestem zapaśnikiem i chciałbym to raz na zawsze już zakończyć. Ja jakby zacząłem uprawiać tak profesjonalnie jakby sport walki. Od zapasów zacząłem, ale to było króciutko, to było 2 lata tak naprawdę, nie? A potem od razu zacząłem robić MMA, więc tak ja, jak sobie pomyślę, to jestem typowym zawodnikiem MMA, jestem, nie wywodzę się typowo, wiesz, tak jak powiedzmy Gamer, który trenował zapasy przez 10 lat i startował wszędzie, gdzie się da, jeździł cały czas na kadry, jak wiesz, jak świr, to można powiedzieć, że Gamer jest typowo zawodnikiem wywodzącym się z zapasów. Ja zacząłem. No ale to tak mówię, to była krótka przygoda, ja jestem zawodnikiem MMA. Natomiast jeśli chodzi o to, czy chciałbym się bić w stójce, wiesz, właśnie problem w cudzysłowie polega na tym, że cały czas staram się rozwijać we wszystkich płaszczyznach, cały czas szukać jakichś nowości, trochę traktuję siebie jak taką postać w grze, że wiesz, trochę dodaję, trochę tego, trochę tego, trochę tego. No i nie ukrywam, to nie jest tak, że mi odwaliło, tylko jak tak popatrzę z boku, a też patrzę z boku, bo nagrywam sobie sparingi, jakieś rzeczy, to tak naprawdę w ciągu roku rozwinąłem się naprawdę mocno we wszystkich płaszczyznach i czasami mam taką chrapkę, że a może bym pokazał to, mimo tego, że powiedzmy game plan podpowiada, żeby zupełnie iść w inną stronę, to czasami wiadomo, że gryje coś takiego, że ale chciałbym skończyć w ten sposób, dlatego spodziewajcie się wszystkiego. Już jasno zadeklarowałeś, że ze smokami bić się nie będziesz, natomiast no, ewentualna porażka Romana i szansa dla ciebie walki o pas, rozumiem, że nie będzie odrzucona i jeżeli Marian wygra, to będziesz chciał się z nim bić. Wiesz co? No, wiesz, zmierzam, żeby iść do góry. Cały czas iść do góry, zmierzam do tego, żeby być się z najlepszymi. Jeżeli nie zakładam takiego planu w ogóle, że Roman nie zdobędzie pasa, no ale powiedzmy, że czysto hipotetycznie, jak tutaj zaprezentowałeś taki scenariusz, to chciałbym tutaj zobaczyć w rankingu, kto jest najwyżej. Nie kto ma pas, tylko kto jest w rankingu najwyżej, bo to często się mija. Nie? Bardzo możliwe, że będzie ktoś, kto ma więcej zwycięstw, ktoś, kto teoretycznie jest na przykład lepszy na papierze niż na przykład taki Marian, i chciałem się wtedy bić z nim. Dziękuję. Borys, jak już tak rozmawiamy czysto hipotetycznie, to może poruszmy też temat jeszcze innego przeciwnika. Bardzo dużo osób chce zobaczyć trylogię twoją i Aslambeka Saidowa. Jak ty się odniesiesz do takiej propozycji? Rozmawiałem ze Sławem nawet o tym. On mówi, że zbiłby do mojej kategorii, do kategorii lekkiej. Także co? No, nie wypada odmówić. Jeżeli powiedzmy, tak jak mówię, padałaby taka propozycja, byłoby duże zainteresowanie tym, czemu nie?
Borys, dużo ludzi mówi, pisze w komentarzach, że Kornik nie jest w stanie ci zagrozić w parterze. Jak ty się do tego odniesiesz? Czujesz się w tej płaszczyźnie bardzo bezpiecznie i że twoje umiejętności są dużo, dużo wyższe niż Kornika? Każdy każdemu tutaj jest w stanie zagrozić w każdej płaszczyźnie walki. Aczkolwiek no ja się czuję lepiej, wydaje mi się, oczywiście, bo to walka potwierdzi to. Ja się czuję lepiej w każdej z naszych płaszczyzn. Podobno prawdziwe życie zaczyna się dopiero po 50, to może ta 50 walka wcale nie będzie ostatnia, ale tak na marginesie. Tak się zastanawiam, bo... Właśnie, ale teraz pytanie, czy całym twoim życiem są tylko napierdzielanki, czy coś jeszcze? No też prawda. Wtedy trzeba dokonać wyboru. To fakt. Tak się zastanawiam, bo ta wasza walka w tej karcie, która jest uważana za bardzo mocną i jedną z najlepszych w ogóle, jeśli chodzi o ten rok, jeśli nie najlepszą w polskim MMA, też stanowi taką troszeczkę, ja wiem, takie trochę podsumowanie tego, co się w polskim MMA w ogóle przez jakiś tam czas działo. Dwóch zawodników, którzy budowali gdzieś dobre imię polskiego MMA, tworzyli jego historię, teraz staje do rywalizacji. To chyba też jakaś satysfakcja jest, że się znalazło w takim momencie i że tak ta walka również jest postrzegana. Tak, nie ukrywam, że bardzo podoba mi się to, że właśnie nie musi być żadnego trash talku, nie musi być żadnego obrażania się, już w tym momencie nie trash talku, to z prawdziwego obrażania się, gdzieś tam, żeby do takiej walki doszło. Fajnie, że po tylu latach, gdzie mieliśmy podobne jakby sytuacje, i ja, i Artur, zawalczymy i to jest taka typowa, czysta, sportowa walka, żeby zobaczyć jakby po tylu latach, po tylu różnych zawirowaniach, kto gdzie jest. Ja już kończąc, tylko jeszcze zapytam. Tu wspomniałeś o tym, że niekoniecznie ta walka o mistrzowski pas będzie dla ciebie jakąś taką najbardziej interesującą, może zajrzysz w ranking. Rozumiem, że takie właśnie pojedynki, takie walki, które gdzieś tam trochę niosą do sobą dodatkowe jakieś klimaty, to dla ciebie są najbardziej interesujące w tym momencie. Zdecydowanie najbardziej, w szczególności, że wiesz, no w KSW jestem już bardzo, bardzo długo. Miałem też już sporo walk o pas, no i nie ukrywam, że cały czas poszukuję gdzieś tam czegoś więcej. Ostatnio właśnie w rozmowie z Martinem Lewandowskim na jego profilu instagramowym, jak rozmawialiśmy, i on gdzieś tam mnie pytał o takie moje, powiedzmy, marzenia waleczne. No to moim największym marzeniem, tak naprawdę, które się nigdy nie ziści, no bo każda organizacja chroni swoich zawodników, ale byłoby czymś cudownym to, jak gdyby każda organizacja wymieniała się między sobą, nie? I to by było coś takiego właśnie ciekawego, emocjonalnego. I wtedy, szczerze powiedziawszy, miałem w dupie te walki o pas. Ja bym chciał się bić na przykład, tam sobie w UFC zawalczyć z kimś. A teraz zawalczy sobie w ONE FC na przykład gdzieś tam, nie? Wiesz, polecie do Singapuru i gdzieś tam zawalczyć, żeby to była przygoda. Dziękuję bardzo. To się te przygody tam jakieś jeszcze dzieją przy okazji. No tak.